Proszę Państwa, mamy dzisiaj znakomitego gościa, Maciej Frąckiewicz. To znakomity akordeonista z wielkimi osiągnięciami. Brawo. Tak, żeby przybliżyć Pana Macieja troszkę Państwu, ja zadam parę pytań. Panie Macieju, jakie uczelnie Pan skończył? Pierwsza uczelnia, na której studiowałem, to Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Dodam, że jestem, że pochodzę z Białegostoku i tam ukończyłem wcześniejsze szkoły, również muzyczne. Więc później przeprowadziłem się do Warszawy na studia. Później spędziłem rok w Hiszpanii, w Barcelonie, w ramach takiego programu wymiany studenckiej Erasmus. Tam jest taki wybitny, był, znaczy jest w dalszym ciągu w Hiszpanii, pedagog, profesor, znany na cały świat. Następnie przeprowadziłem się do Niemiec, kontynuować edukację w Detmold i w Folkwang Universität der Kunst w Essen. Więc tak naprawdę i jeszcze na sam koniec zrobiłem doktorat z powrotem na uczelni warszawskiej. Tak naprawdę całą swoją edukację skończyłem dopiero w wieku 31 lat. Znakomicie. A wiem, że Pan występuje na wielu festiwalach i to znaczących i zdobywa nagrody. Jakby Pan mógł powiedzieć, na jakich festiwalach i jakie nagrody Pan zdobył? No tak, w rzeczy samej, w zasadzie od najmłodszych lat brałem udział w różnego rodzaju konkursach, często z, w zasadzie prawie zawsze przywodząc jakieś nagrody z nich. Ale do takich najważniejszych to można wymienić chociażby zwycięstwo w takim, no wydaje mi się, najważniejszym konkursie akordeonowym na całym świecie, konkurs w Hiszpanii w Arrasate w kraju Basków, czy druga nagroda w konkursie w Niemczech w Klingenthal. No i od tamtej pory tak naprawdę regularnie występuję na różnych znanych festiwalach też muzyki współczesnej, czy muzyki w ogóle klasycznej, kameralnej, współczesnej, chociażby w Polsce, w Warszawie, Warszawska Jesień, w Korei też byłem na festiwalu muzyki współczesnej, w Korei Południowej, no w Europie regularnie, tak i w Niemczech tak naprawdę. Takie znane festiwale jak nie wiem, Ludwigsburg, Schloss Festspiele w tej powiedzmy branży naszej muzycznej. Bardzo rozpoznawalny. No i regularnie też występuje w Stowarzyszeniu Orkiestr Symfonicznych, co też w przypadku mojego instrumentu nie jest takie oczywiste. Nie każdy sobie, że zdaje sprawę, że są koncerty na akordeon i orkiestrę. No właśnie, to z jakimi orkiestrami Pan wystąpił? No między innymi z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, dwukrotnie już. Teraz też na jesieni będę miał tą przyjemność i ten honor wystąpić z tą orkiestrą. Regularnie też z Katowicką Orkiestrą Narodową Orkiestrą Polskiego Radia, ale też w Niemczech, w Mainz, w Bochum, we Frankfurcie, no myślę, dużo było to wymieniać, ale też co ciekawe, w Chinach wystąpiłem z orkiestrą. A proszę. W miejscowości Harbin, nomen omen, jest mocno polskimi korzeniami miejscowość, gdzie Polacy też zbudowali kolej i otworzyli pierwszy browar. Tak, czegoś dowiedziałem tam na miejscu. Także no, to tak. A teraz ostatnie pytanie. Jakie nagrania Pan zrobił? Ile tych płyt Pan wydał? No płyt, myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, bo takich jako gość to jest ich dość sporo i to się ta liczba cały czas się zmienia, ale takich moich od początku do końca, gdzie ja miałem pomysł na płytę albo sam jestem sam na niej, wydaje mi się, że było już teraz 7. Kilka mam ze sobą, będą mogli Państwo nabyć i mieć część tego koncertu, zabrać do domu. Też jest płyta właśnie z koncertem Krzysztofa Pendereckiego, który on dyrygował dosłownie kilka miesięcy przed śmiercią, dyrygował z orkiestrą, ja byłem jako solista i jeszcze inne różne ciekawostki, więc to po koncercie Państwu zaprezentuję. Bardzo dziękujemy Panu i zapraszamy na wspaniały koncert, na piękne przeżycia artystyczne. Jeszcze miałbym kilka słów od siebie. A propos tego koncertu i w ogóle tej sytuacji, jak Państwo pewnie sobie zdają sprawę, akordeon w Stanach Zjednoczonych w takiej formie, powiedzmy, klasycznej nie do końca funkcjonuje, więc zależało mi, aby Państwu tu zaprezentować taki repertuar właśnie, no, nazwijmy go poważny na swój sposób, żeby pokazać, jakie możliwości ma ten instrument. Też jest w dużej mierze, jest to muzyka polska, i co ciekawe, kompozytorów, którzy żyją w większości. Więc to też się w sumie nie tak często zdarza,
że mamy możliwość usłyszeć aż tyle utworów na jednym koncercie kompozytorów żyjących, tym bardziej wykonywanych czy napisanych na akordeon. I zacznę od utworu Mikołaja Majkusiaka, który sam też był akordeonistą. Teraz jest, myślę, że ze swojego pokolenia, on już w przyszłym roku będzie miał 40 lat, jest, wydaje mi się, najczęściej grywanym polskim kompozytorem. I na orkiestry oczywiście, i różne zespoły kameralne, no i też napisał kilka utworów na akordeon. Poza tym jest profesorem na Warszawskim Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jest to początek utwór Mikołaja Majkusiaka. Thank you.
kolejny utwór trochę przewrotnie, bo powiedzmy w miejscu polskim, w recitalu muzyki polskiej jest utwór Astora Piazzolli, czyli ewidentnie nie Polaka. Ale dlaczego ten utwór się znalazł w repertuarze? Dlatego, iż został napisany właśnie w Nowym Jorku. I celowo go tutaj właśnie umieściłem z tego powodu. W 1987 roku w sierpniu kompozytor napisał ten utwór. Jest to jedno z trzech takich preludiów. Tu ma tytuł Flora's Game. Jest przeznaczony na fortepian, ja wykonuję na akordeon, na akordeonie w tak zwanym opracowaniu, w transkrypcji. Myślę, że o Piazzolli dużo chyba mówić nie trzeba, no wspomnę tylko, że on tak naprawdę wyszedł z tej tradycji tanga i to tango rozwinął i zrewolucjonizował tak naprawdę. Rozwinął również stronę muzyki klasycznej, chyba jeden z takich powiedzmy najbardziej klasycznych jego utworów, ale ewidentnie bazujący na tango.
Thank you.
utwór Sonata. Też zależało mi, żeby zaprezentować utwór cykliczny tak zwany, czyli właśnie sonatę, formę trzyczęściową, trzy części będziemy mieli. Tytuł El Libro Olvidado pochodzi z hiszpańskiego i oznacza zapomnianą albo zgubioną księgę i odwołuje się do takiej trochę mitycznej księgi Arystotelesa, która właśnie niby zaginęła, która miała posiadać zapisaną całą wiedzę tajemną. Więc to była taka bezpośrednia inspiracja dla kompozytora. W drugiej części tego utworu jest walc, co myślę, że nieczęsto się zdarza w muzyce komponowanej obecnie, jeśli chodzi o muzykę klasyczną. W tym walcu myślę, możemy nawet usłyszeć pewne takie zwroty typowe dla muzyki polskiej, być może nawet z Chopinem jakoś się nam skojarzą. No a trzecia część to jest taka wirtuozowska, typowo część sonaty. Komputer mówił, że jest to rytm taki powiedzmy żik lub tarantella, jego ulubiony rytm taki trójdzielny, taneczny. Także trzyczęściowa sonata Edwarda Sielickiego, profesora z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Thank you.
Thank you.
do zobaczenia również w następnych latach przy różnych innych okazjach. Będzie bis. Zastanawiałem się, jaki utwór Państwu na bis. Mam w repertuarze taki utwór Stanisława Moniuszki, pasujący tu Państwu, nie wiem, w Stanach, na ile jesteście, jak odczuwacie tą sytuację w Europie obecnie. Ja mieszkając w Warszawie, bardzo mocno czuję tą wojnę na wschodzie. I jest to utwór pod tytułem Za zmarłych. I chciałbym go dedykować właśnie wszystkim ofiarom tej wojny. To taka właśnie, jesteśmy w Polish Slavic Center, czyli tak naprawdę no, tam też jest wojna między Słowianami, która chyba właśnie najbardziej wydaje się być bezsensowna, jeżeli w ogóle jakakolwiek wojna jest sensowna. Także ten utwór Stanisława Moniuszki teraz wykonam Państwu na bis.
Paweł!